Apokalipsa zombie to fikcja. Wyobraźmy jednak sobie, że się wydarzyła. Jak poradziłaby sobie z nią ludzkość? Czynników wpływających na nasze przetrwanie jest dużo. Zwłaszcza gdy wszystkie światła zgasną, zacznie nam brakować pożywienia i wody, a dookoła będą chodzić żywe trupy. Szanse na przeżycie są różne i zależą od wielu aspektów. Na pewno ktoś, kto nie zna się na przetrwaniu, siedział tylko w grach niezwiązanych z przetrwaniem, jest dzieckiem lub starszą osobą, a zombie to istne bestie, niczym z filmu Jestem Legendą. To szanse ma małe. Zombie przedstawiane w serialu Last of Us, który swoją drogą zyskał na ogromnej popularności, a fani czekają z niecierpliwością na kolejny sezon. Są niesamowicie groźne, siłą oraz zwinnością przewyższają człowieka. Serialowa bohaterka, Ellie, jest o tyle bezpieczna, że ugryzienie jej nie przemieni, jak pozostałych. Jest jednak tak samo śmiertelna, jak każdy inny człowiek. Co w przypadku, gdyby zombie były jeszcze groźniejsze? Przedstawiane tak jak w filmie Jestem Legendą. Tutaj sprawa się komplikuje i raczej nie wierzę, by ludzie długo przetrwali w sąsiedztwie takich potworów. Choć wszystko jest możliwe, tak samo jak potencjalne znalezienie leku. W The Walking Dead to się nie powiodło i ludzkość musiała sobie radzić w nowej sytuacji, bez możliwości uzdrowienia. Załóżmy scenariusz serialu The Walking Dead, gdzie zombie są pozbawione rozumu i wolne, a bardziej zagraża nam drugi człowiek niż zombie. Jak wiadomo, człowiek zawsze był największym zagrożeniem i to się nie zmieni, nawet, a może tym bardziej podczas apokalipsy, gdy wszystko opiera się na własnym przetrwaniu. Czy przetrwalibyśmy apokalipsę zombie? Odpowiedź brzmi tak, przeżylibyśmy, ale jak długo to już zależałoby od nas, podejmowanych decyzji, wiedzy o przetrwaniu, oraz ryzyka, na jakie byśmy się decydowali. To bardzo trudne wyzwanie, z którym musielibyśmy się mierzyć każdego dnia. Dla wielu wydaje się fajnym przeżyciem w grach, a już mniej w realu. Osobiście uważam, że może i fajnie byłoby to przeżyć i wyżyć się na zombiakach. Ale patrząc na to racjonalnie, nie chciałbym tego doświadczyć. I śmierci na taką skalę, oraz późniejszych koszmarów. Przyjmijmy, że na świecie jest 8 miliardów ludzi. Codziennie rodzi się 367 tysięcy dzieci. 152 tysiące osób umiera, a każdy z umierających ma w sobie wirusa. W początkowej fazie śmiertelność drastycznie by wzrosła. Urodzenia by się zmniejszyły, a najbardziej byłyby zagrożone duże miasta, gdzie wirus rozprzestrzeniłby się naprawdę szybko. Łatwiej byłoby nam przeżyć na obrzeżach miast, a tym bardziej na wsiach, mając o wiele więcej zapasów i mniej grasujących zombie. Najbezpieczniejsi byliby jednak mieszkańcy gór i wysp, gdzie zombie nie mogłoby się tak po prostu dostać. Nie bacząc na apokalipsę, uważając jedynie na potencjalnych zmarłych. Załóżmy jednak, że mieszkamy na obrzeżach dużego miasta. W naszym kraju nie ma wysp, a góry są kilkaset kilometrów od nas. Należy pamiętać, że na początku wybuchnie panika. Każdy będzie walczył o jedzenie i picie. Wybuchną zamieszki, a każdy obcy stanie się dla nas wilkiem. Najważniejsze będzie zatem zaopatrzenie się w prowiant, zdobycie zapasów benzyny, jeśli jeszcze będą, a gdy będą, to zapakowanie samochodu, zebranie najpotrzebniejszych rzeczy, zaopatrzenie się w mapę i wyjazd, jak najdalej od dużych miast, omijając przy tym główne drogi, nie ufając innym ludziom i starając się zapewnić przetrwanie jedynie swojej grupie. Góry będą najlepszą opcją, a to ze względu na dostęp do górskiej wody, dostępność lasu oraz zwierzyny, którą możemy upolować. Wadą jednak będzie to, że ludzie będą myśleć podobnie i ci, którzy do tej pory mieszkali na nizinach, przeniosą się w góry. Podczas apokalipsy zombie najbardziej będzie trzeba się zatem martwić ludźmi, zapasami żywności i wody, a zombie będą jedynie nas dręczyły w myślach i gdy ktoś umrze, na przykład ze starości. Podsumowując, każdy z nas ma szansę przeżyć, ale może być pożarty przez zombie, zabity przez innego człowieka, umrzeć ze starości lub z choroby.